Na początku XIX wieku i XX wieku wielu żydowskich artystów włączy się w nurt nowoczesnej, świeckiej kultury żydowskiej. Tym samym część z nich na zawsze zerwie z tradycyjną formą żydowskiej sztuki. W latach 20. Polska stanie się jednym z najważniejszych ośrodków kultury jidysz, czy jednym z centrum, a nawet kolebką żydowskiego modernizmu. To właśnie żydowscy artyści, artystki wpływały na to, co działo się w Berlinie, Paryżu czy w innych miastach na Zachodzie. W naszej podróży przyjrzymy się fenomenowi żydowskiego modernizmu, przybliżymy sylwetki artystów i artystek, którzy nie bali się eksperymentować z formą, z materiałem, z którego tworzyli, a także z tematami, które ich fascynowały. Również zobaczymy, jak część artystów i artystek zmagała się z traumą zagłady w swojej powojennej twórczości. W XX wieku próbę modernizacji żydowskiej kultury podjęła grupa Junkidysz, która powstała w 1919 roku w Łodzi. Ta grupa czerpała z żydowskiego folkloru, litografii, ale również z samego języka jidysz. Działalność tej grupy, choć krótkotrwała, miała duży wpływ na działalność artystów żydowskich z tego pogranicza modernizmu i nowoczesnej sztuki żydowskiej zarówno w Łodzi, w Warszawie, w Białymstoku, ale i nie tylko. Warto zaznaczyć, że do tej grupy należeli tacy artyści jak Jankiel Adler czy Moshe Broderson, który będzie uznawany za pioniera, ojca tego ugrupowania. Moshe Broderson po zakończeniu I wojny światowej powrócił do Łodzi i to właśnie tutaj należał do czołowych postaci łódzkiej awangardy. Utrzymywał też relacje ze środowiskiem warszawskim skupionym wokół pisma Haliastre. Broderson nie jest tylko uważany za twórcę założeń ideowych grupy Junkidysz, ale również projektował okładki tomików poezji, ilustrował swoje utwory. W 1922 roku zainicjował powstanie Teatru Marionetek. W tym też roku odbyła się premiera opery żydowskiej Dawid und Bathsheba do libretta jego autorstwa, do której scenografię zaprojektował Władysław Weintraub. Napisał również scenariusze filmowe realizowane w 1937 roku. Po wojnie został zesłany na Syberię, skąd powrócił do Polski. Jego prace plastyczne i twórczość literacka należą do nurtu ekspresjonistyczno-futurystycznego. Jego twórczość cechuje dążenie do abstrakcji i geometryzacji form. Nastroje pesymistyczne oraz motywy ikonograficzne w swoich dziełach czerpie ze świata fantazji wielkiego miasta. Co ciekawe, pisał również teksty piosenek dla dzieci oraz utwory kabaretowe czy libretta operowe. Natomiast do dzisiaj teksty Brodersona są wykorzystywane w przedstawieniach Teatru Żydowskiego w Warszawie. Z Łodzi przenosimy się do Warszawy, gdzie powstało biuro reklama Mechano, które będzie pionierem nowoczesnej typografiki. Do dzisiaj również czerpiemy z osiągnięć tego oto biura. Popatrzmy na wygląd przestrzeni polityka na naszej wystawie stałej. No właśnie ten układ jest inspirowany tamtą typografiką oraz twórczością Henryka Berlewiego, artysty, który wystawiał swoje prace w salonie automobilowym, prowadził biuro reklamowe, ale również biedował w Paryżu. 14 marca 1924 roku miał się zapisać złotymi zgłoskami w historii sztuki nowoczesnej. Oto w automobilowym salonie przy ulicy Wierzbowej 6 w Warszawie Henryk Berlewi pokazywał obrazy w modnej konwencji konstruktywizmu. Nazwał je mechanofakturą. Wybór miejsca nie był przypadkowy, chodziło o związki sztuki z techniką.
Jednakże te śmiałe jak na owe czasy artystyczne działania napotkały opór krytyków i publicystów. Między innymi Antoni Słoniński niepochlebnie wypowiadał się na temat pracy Berlewiego. Początkowo Berlewi tworzył rysunki i obrazy realistyczne. Z czasem zaczął skłaniać się ku ekspresjonizmowi. Współpracował z twórcami kultury żydowskiej, eksperymentował z hebrajską typografią, ilustrował okładki czasopism i tomów wierszy żydowskiej awangardy. Uważał przy tym, że termin sztuka narodowa, w tym rozumieniu żydowska, jest zbędny, bo artysta zawsze realizuje swoje wizje indywidualne. Momentem przełomowym w jego życiu był wyjazd do Berlina na początku lat 20. Tam poznał m.in. El Lisickiego, wpływowego teoretyka sztuki i grafika pochodzenia rosyjskiego, i właśnie rewolucyjny jak on na owe czasy konstruktywizm stał się malarzowi najbliższy. Do zasad mechanofaktury artysta powrócił po wojnie w 1957 roku. Ponownie wtedy wpisał się w nurt sztuki abstrakcyjnej. W tym czasie został również uznany za prekursora op-artu. A pokazy mody z tamtych lat były inspirowane twórczością Berlewiego. Obok twórców awangardowych spotkamy również artystów, którzy koncentrowali się na bardziej naturalnym przedstawieniu rzeczywistości. Szereg z nich stworzy później tak zwaną École de Paris, czyli szkołę paryską. Była to grupa artystów, emigrantów z Polski. Przybywali do Paryża marząc o wolności, o obcowaniu z nowoczesną sztuką, a także o nauce w prywatnych szkołach, które były dostępne również dla kobiet. Wśród nich spotkamy Mojżesza Kislinga. Mojżesz Kisling jest uznawany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. Po przybyciu do Paryża duży wpływ na jego twórczość miała sztuka Paula Cézanna. Również kontakty z kubistami sprawiały, że jego pejzaże tworzone na południu Francji nabrały geometryzującej stylistyki znanej z obrazów Pabla Picassa. Po 1917 roku tworzył eklektyczne krajobrazy, stosując ostre, konkretne barwy zestawione na zasadzie kontrastów. W polskich muzeach możemy oglądać jedynie 4 oryginalne obrazy Mojżesza Kislinga. Jeden z tych obrazów jest tutaj na naszej wystawie stałej. Schyłek lat 30. przynosi koniec tej kosmopolitycznej atmosferze. Wzrost nastrojów antysemickich, wzrost nacjonalizmów sprawia, że wielu żydowskich artystów ponownie musi zmagać się ze swoją tożsamością. Wielu artystów w czasie II wojny światowej znajdzie się w gettach, gdzie tam na nowo będą próbowali w miarę normalnie żyć i tworzyć. Część z nich będzie na bieżąco portretowała doświadczenie II wojny światowej i zagłady, a część z nich również będzie starała się zmagać z powojenną traumą. Po wojnie sztuka nie zamilkła, a kultura nie skończyła się wraz z zagładą. Wielu artystów i artystek chciało przedstawić swoje traumatyczne doświadczenia z czasów II wojny światowej. Również w ten sam sposób zmagali się z wojenną traumą. Między innymi Jonasz Sztern, który w Litorytach odtworzył swoje wspomnienia z pobytu w getcie lwowskim. To ten artysta przeżył własną śmierć. Destrukty, jak często pisano o obrazach Szterna, stanowiły odpowiedź na nie dającą się zrozumieć historię jego ocalenia. Artysta został aresztowany i w drodze do Bełżca uciekł z transportu. Powrócił do getta, skąd ponownie przywieziono go do obozu w Janowcu, gdzie z kolei przeżył masową egzekucję, nie zostając nawet rannym. Sam Stern najchętniej budował własne światy złożone z nieokreślonych kształtów, kojarzących się ze światem organicznym. Wykorzystywał ich metaforyczną energię i łączył ze sobą nierealistycznie w całość. Podobną aurę roztaczają także kompozycje, w których szczególnie zostało podkreślone zaznaczenie samej faktury, bądź w sposób czysto malarski, czy też przez zastosowanie techniki kolażu. Zwłaszcza ostatnie prace są oryginalnym osiągnięciem artysty. U Szterna pozornie mechaniczny gest montowania na podłożu drobnych przedmiotów lub organicznych resztek ma znaczenie symboliczne. Wynika z doświadczeń wojennych i mającego w nich swoje źródło przekonania o nietrwałości życia i nieuchronności śmierci.
Po śmierci Jonasza Szterna o jego wojennym doświadczeniu oraz malarstwie uporczywie przypominała artystka Erna Rosenstein, która sama przetrwała getto lwowskie i w swoich pracach odwoływała się do traumy zagłady. W swojej twórczości Erna Rosenstein bardzo często nawiązywała do mitu Niobe. W twórczości Erny Rosenstein znajdziemy dziwne, zaskakujące pod wieloma względami kombinacje, w których artystka mieszała elementy z różnych światów i porządków. Realnego i nierealnego, zmysłowego i duchowego, uchwytnego i ulotnego. Wymijała granice pomiędzy tym, co poważne i tym, co niepoważne. W wyniku kampanii antysemickiej w marcu 1968 roku ponownie wielu artystów i artystek zmagało się ze swoją żydowską tożsamością i traumą wojenną. Zwróćmy uwagę na obrazy Ewy Kuryluk. Od początku widoczną cechą jej twórczości był nieskrywany autobiografizm. Bohaterkom obrazów najchętniej nadawała rysy własnej twarzy. Co prawda postacie w twórczości Kuryluk obrazują cierpienie, ale głównie stanowią zapis indywidualnych emocji. Wraz z ich biologiczną fascynacją życiem układają się spektakl pamięci i miłości. Ale nie tylko poprzez obrazy artyści zmagali się z traumą zagłady. Alina Szapocznikow, która jest jedną z najoryginalniejszych współczesnych rzeźbiarek, obrała zupełnie inną drogę. Opierała się na osobistym doświadczeniu wieloletniej walki z nieuleczalną chorobą, tym samym stworzyła własny język form dla odzwierciedlenia przemian zachodzących w ludzkim ciele. Do swojego warsztatu rzeźbiarskiego wprowadziła nowe materiały, z którymi odważnie i skutecznie eksperymentowała. Tworzyła tym samym przejmujące prace o rzadko spotykanej sile ekspresji. W czasie II wojny światowej mieszkała w Pabianicach. Lata 1940-1942 razem z matką spędziła w tamtejszym getcie, skąd trafiła do getta łódzkiego, a następnie kolejno do obozów w Bergen-Belsen i w czeskim Terezinie. Po wojnie postanowiła podjąć studia rzeźbiarskie. W swojej powojennej twórczości Szapocznikow celowo zderzała ze sobą treść i formę. Łatwo zniszczalny materiał był wtedy napomnieniem, że młodość i piękno naznaczone są piętnem przemijania. Niewątpliwie wiek XX przyniósł nowe nurty i techniki w sztuce europejskiej. Duży wkład w malarstwo europejskie z tamtego okresu mieli polscy Żydzi. To był zaledwie fragment o artystach i artystkach nurtu awangardy oraz ich wkładzie w kulturę czy malarstwo. Na te inne opowieści zapraszamy na naszą wystawę stałą, kiedy już to będzie możliwe, oraz do nowo otwartej przestrzeni Galeria Dziedzictwo.